W zeszłym tygodniu w sali narad Wejherowskiego Ratusza odbyła się 35. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Jak wyjaśnił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand, główną przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym było uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowa w obszarze między ulicą 1. Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych. Zmiany te radni uchwalili jednogłośnie. Chodzi o opracowanie planu wzdłuż drogi krajowej nr 6, gdzie znajdują się liczne zakłady produkcyjne i handlowo-usługowe. Radni nie zgodzili się także, aby na terenie miasta powstała zlewnia ścieków płynnych, którą wybudować chce wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Ponadto radni większością głosów uchwalili zmianę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odnośnie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także zmianę regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Wejherowa. Chodzi o przeistoczenie częstotliwości odbioru odpadów. Zdaniem zastępcy prezydenta miasta Piotra Bochińskiego ma to związek z tym, że gwałtownie zmniejszyła się ilość śmieci mieszanych, a wzrosła liczba odpadów segregowanych.